No i żegnam się ze Śnieżką. Zadowolony, że ryzyko opłaciło się. No i dochodzimy do wodospadu. Zejście już wypłaszczyło się, już nie ma tych skoków po schodach. No pewnie karpacz jest już całkiem blisko. W dole słychać łomniczkę, która szumi. Po natlenieniu się w wodospadzie. Już jest cieplej. Mogę się rozebrać trochę, bo schodzą już po zawierzchnię, gdzie nie wiał wiatr. No, spociłem się już. W Karpaczu jakieś zakupy, bułki, jakąś wędlinkę. Trzeba mieć bułę na drogę. Uzupełnić wodę. No i cisnę dalej. Muszę zrobić te 40 km. W międzyczasie zadzwonić do miejscówki, jakieś dwie miejscówki w internecie zarazem, zapytać, czy będą miejsca, a jest chyba jeszcze więcej. Zobaczymy, jak się dzień ułoży, jak siły. Ale jutro chciałby to 45, to będzie więcej. Podejść jest do tej pory. Teraz koło tam 1100 spróbowałem, będę musiał chyba zrobić 1400. No i zobaczymy. Fajne skałki, tylko że wchodząc tutaj pomyliłem się, że zgubiłem, to musiałem sporo nadrobić. A swoją drogą, no górka, nieduża, ale
wymagająca, sprawdziłem się. Mocno. Pierwszy raz dzisiaj. Idziemy w kierunku kapliczki świętej Anny. Teraz tego co pamiętam, była postawiona na miejscu pogańskiego kultu, jak się instalowało na naszych ziemiach chrześcijaństwo. Jeśli dobrze pamiętam, jest tam źródełko, jak się zaczerpnie po 200 i chyba 7 razy okrągły. Części żywności gwarantowane i inne benefity. Spróbuję. Można przejść w środek. Zdecydowanie GSB mi przypominają. No ale to i tak jest jeszcze wersja komfortowa. Na GSB czasami trzeba było iść gdzieś bokiem już kawałek od drogi czy duktu. A tu na szczęście jeszcze można. Nie wiem co tu za maszyny przyjeżdżają w takich dziurach. Koła mają wysokości człowieka, bo jeszcze większe. Ale przyjemny lasek. Drzewa chronią przed słońcem. Super. Nawet fajnie się idzie z dala od zgiełku. I takich mega turystycznych miejsc. Troszkę człowiek nie swoje czuje, na przykład jak w Karpaczu. Gdzie jeżdżą samochody. Mega niasze na parkingi. Pamiątki, wata, cukrowa, ciupagi, oscypki. I tak dalej. Tu się przyjadę jednak przyjemnie. No, kolejny jakiś ustawiec. No, wcześniej miałem ostrą skałę po prawej stronie. Tu kolejny, wcześniej jeszcze była taka maczuga. Coś tu fajnego widać. Przed chwilą dowiedziałem się, że kapliczki świętej Anny niestety nie odwiedzę, bo przegapiłem skręt. Trzeba było zejść ze szlaku czerwonego na żółty. Na takim rozwidleniu, gdzie czerwony szedł w prawo, a żółty w lewo. Podobno była tabliczka. I przeoczyłem ją. A potem mam lekkim kołem, znaczy lekkim kołem, łukiem, tak bym trafił. Doszedł do czerwonego troszkę później. No ale już mi się nie chciało wracać, bym dokładnie w połowie. Więc tak samo miałbym przyjść tutaj do tego połączenia szlaków, czy wrócić. A już nie chciałem nadrabiać, a troszkę się obawiam. Po nocy lekko.
chyba w tym Szarocinie są trzy do turystyki. Jedna jakaś wypasiona willa za 280 zł, więc odpada. Jedna gra turystyka w okolicach 40, to pani jakoś tak powiedziała, że raczej nie będzie, więc przypuszczam, że czeka, czy ktoś po prostu nie przyjedzie, albo kilka łóżek nie znajmie. A jak nic nie znajdzie, to pewnie nie przyjdzie, no ale trochę tak idę na ryzyku. Jeszcze jakaś chyba jest jedna, ale nie mogę znaleźć numeru. Jak będę miał jakąś chwilę, to popróbuję jeszcze, a jak nie, to będę się martwił na miejscu. Się winę. Spory dom. Spróbuję w przewodniku znaleźć, gdzieś była ta zmianka w tym miejscu. Okazało się, że to są ruiny prewentorium, czyli chyba zakładu, który miał zapobiegać jakimś chorobom, najczęściej gruźlicy. Dzieci, młodzieży. Idziemy dalej. W kierunku Mysłakowic. Chyba jakaś kopalnia odkrywkowa piasku, a tu o, jakaś czapla. Stawy rybne. Nie wpadła, o, tam leci. Wpadła na obiad. Teraz odcinek asfaltem. Po płaskim. Kilometry lecą. Ciekawa sprawa. Nie wiem, czy to jest dom cesarza Wilhelma, czy on jest gdzieś tam dalej, ale w tym kościele te dwie pierwsze kolumny, które są przy wejściu, gdzie skąd pochodzą? Z Pompeju. Zostały tu przywiezione chyba na rozkaz cesarza Fryderyka Wilhelma. No i mamy tutaj ktoś, kto ma 2000 lat. Idę zobaczyć. Niesamowita sprawa. Dobry. Nie wie pan, gdzie jest ten dom Fryderyka Wilhelma? Dom? Tak, podobno tu jest jakiś dom. Tego cesarza, chyba Prus. Tu, mała. Tak? A to jest blisko tutaj? No jak zaraz stoi. Tu pan zejdzie. To widać, tak? Ten co widać. Pan, a, okej. Okay. Mieszkała. No właśnie tak gdzieś czytałem. Myślałem, że to jest, ale trochę nie, za mało okazałe. Nie, nie, mówię o tym tutaj żółto, coś tam, coś tam. To plebanie. A, no tak, za blisko kościoła. To Michałowa do mnie. Aha. Wilhelma. Pa cesarza Prus. I teraz tam szkoła lecz jest. A zobaczymy. O! To jest też szlak El Camino. Ten drugi znak poniżej zielonego szlaku to jest muszla Jakubowa, którą naszyli nosili w rotnicach i tym szlakiem.
cesarza Fryderyka Wilhelma. Cesarza plus. To szkoła podstawowa. Zła rodzinka. Ciemnie się chowają gorąco. Nie dziwię się. Wszystkie modlicie kurczyka. No, jesteśmy poindustowani w Bukowcu. Sprawa jeden, ale chyba większy z lewej. A tamto z prawej. Chyba jest niżej położona, bo słyszę jakiś przetok. Tak. Mamy przykład zabudowy folwarcznej. Pewnie właściciel stawił te budynki, żeby przechowywać zbiory, zboże. Wielkie bramy, żeby wóz był ładowany zbiorami, żeby jechać. Zapomniałem powiedzieć, że od kilku godzin, od dwóch, trzech, jesteśmy już w Górdorach Janowickich. A teraz idę na najwyższy punkt, który drogę będę wchodził, a nie schodził. Dzisiaj mała Ostra, a potem już będzie tylko w dół. Do noclegu. No a czuję dzisiaj. Temperatura, dużo asfaltu. Bocznik z rupą, że na szczycie jakiegoś batonika słonąć. No ale już blisko, około kilometra. Więc sam sobie chwilę wpatrzę. Tam chyba gdzieś jest Śnieżka, tak mi się wydaje. Zaraz sprawdzę na aplikacji. Nie mam racji, Śnieżka jest tam, gdzie ta chmura, która między żyłami. Najwyższy szczyt w okolicy 2605. Idę jeszcze zobaczyć. O, mała Ostra. Zjem batona. I odpocznę i już naginam na to.
jest więcej takich ciekawych formacji. Śmiesznie, bo jak wchodziłem tutaj, to para z ust nie leciała. O, jest.